Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w towarzystwie Franka, Fryderyka i mamy nową maskotkę Witka. Witek jest bardzo, bardzo skromny, bardzo taki cichutki, ale chciał Was poznać. Kochani, poprosiłam też o nagranie Panią Kasię. Pamiętacie Panią Kasię? Pani Kasia pracowała z nami, bawiła się razem we wtorki, akompaniowała do zajęć i przypomniała nam zabawę, w której szukaliśmy wysokości dźwięków. Pamiętamy, że dźwięki mogą być albo wysokie, albo dźwięki średnie, albo dźwięki niskie. My sobie najpierw przypomnimy to muzycznie. To jest nagranie, które mam od Pani Kasi, które przesłała mi. Uwaga! I teraz przypomnimy sobie, jak brzmią, jakie to są dźwięki. Chyba niskie, prawda? A teraz dźwięki średnie. I znowu dźwięki niskie. A teraz dźwięki wysokie. Dziękujemy Pani Kasi, bo już sobie przypomnieliśmy, jak zabrzmiały te wszystkie wysokości dźwięku, jak te dźwięki zabrzmiały. Teraz, słuchajcie, pamiętacie samochód. Możemy poszukać sobie jakiejś kierownicy. Ja tutaj mam dla maskotek, zobaczcie, przyniosłam kierownicę, którą jest bransoletka. Ale wy jesteście więksi, może być to pokrywka na przykład na garnek. Będziemy jechać, używając wszystkich dźwięków i w pewnym momencie, pamiętacie, zabawa polegała na tym, że samochód się psuje. I zobaczymy, kto się najpiękniej... który samochód się najpiękniej zepsuje. Uwaga. Dźwięki niskie. I mamy dźwięki wysokie. A teraz średnie. Teraz niskie. Jedziemy, jedziemy. I jedziemy dźwiękami średnimi. Ojej, spadamy. I dźwięki wysokie. Najłatwiejsze do odgadnięcia. Słyszycie? Coś się psuje. Ojej. Psujemy. Ojej, i zepsuliśmy się na dźwiękach średnich. Dziękujemy Pani Kasiu. Teraz słuchajcie. Zobaczymy, kto z nas nagra nagranie, gdzie samochód się najpiękniej zepsuł. A teraz uważajcie. Jeszcze bym miała do Was jedną prośbę. Poproście swoich rodziców, może tatę, bo zbliża się Dzień Mamy. To jest bardzo, 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 bardzo ważne święto. Wielokrotnie pytaliście mnie na zajęciach. Zobaczcie, mam jeden kolczyk, a drugi tutaj. Te kolczyki przeznaczyłam, ja je sama zrobiłam. To są kolczyki zrobione z jedwabiu. Ja je przeznaczyłam dla tego dziecka, które najpiękniej zaśpiewa piosenkę, powie wierszek. Będzie specjalna komisja i wybierze zwycięzcę. Te kolczyki są, czekają na Was. Proście tatę, żeby nagrywali Wasze prezentacje, przesyłali na Facebooka, a my wyślemy Wam kolczyki, jeżeli wygracie. A jeżeli nie, to może jakąś inną nagrodę.